Witam Państwa bardzo serdecznie. Moim i Państwa dzisiejszym gościem jest Pan Mirosław Lubiński, radny Rady Miejskiej. Witam serdecznie. Moje gratulacje z powodu wejścia do Rady Nadzorczej uzdrowiska Szczawno-Jedlina. A dziękuję bardzo. A to jest konsekwencja tego, że Pan przystąpił do Sojuszu Lewicy Demokratycznej? To jest taka nagroda? Nie sądzę, żeby to była nagroda za przynależność, ale też uznanie w pewien sposób przez Zarząd Województwa dotychczasowej mojej drogi zawodowej i pewnej też umiejętności, które nabyłem w trakcie tej drogi zawodowej, poza merytorycznymi, poza lekarskimi. Ponieważ w swoim czasie, już 13 lat temu, ukończyłem odpowiedni kurs na członków Rady Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, co oczywiście jest podstawowym wymogiem. No i posiadam też doświadczenie w zasiadaniu w organach zarządzających i nadzorczych spółkami. A już pierwsze posiedzenie się odbyło? Tak, pierwsze posiedzenie się już odbyło. Najważniejszym ustaleniem i uchwałą z tego posiedzenia jest decyzja o rozpisaniu konkursu na prezesa zarządu spółki Szczawno-Jedlina, uzdrowiska. Ten konkurs lada dzień będzie ogłoszony w prasie, o ile to już dzisiaj się nie stało, i w ciągu, myślę, że do końca czerwca zostanie wyłoniony nowy prezes, przed którym na pewno moc zadań. A to może być nowy, stary prezes? Oczywiście, no każdy może wystartować. Na pewno spółkę czekają duże zmiany, które się wiążą nie tylko z tym, że zmienił się właściciel, bo ze Skarbu Państwa to Urząd Marszałkowski, czyli województwo, stało się właścicielem, ale też potrzebne będą zmiany wynikające z niezbyt korzystnej sytuacji finansowej. Na pewno będzie potrzebne dokapitalizowanie tej spółki i dlatego będzie potrzebny ktoś, kto będzie sprawnym menadżerem, kto będzie miał doświadczenie w restrukturyzacji przedsiębiorstw, po to, aby to przedsiębiorstwo przynosiło zysk, nawet przede wszystkim, żeby nie przynosiło strat i żeby ono było chlubą województwa, ale chlubą też i Szczawna i Wałbrzycha, bo ja sobie nie wyobrażam promocji uzdrowiska bez promocji Szczawna-Zdroju. Uważam, że to są rzeczy absolutnie ze sobą związane i promując Szczawno trzeba promować uzdrowisko i odwrotnie. Do tej pory różnie z tym bywało. Myślę, że na pewno to będzie zadanie dla nowego prezesa zarządu. Panie Mirosławie, mamy bardzo bogatego prezydenta dość biednego miasta, jakim jest Wałbrzych. Najwyżej, najwięcej zarabiający prezydent na Dolnym Śląsku. Tak, no już też tą informację uzyskałem, też ona jest powszechna. Powiem tak, no z własnego doświadczenia wiem, że zajmując się już od wielu lat pracą społeczną, polityką, też zawsze chciałem uprawiać swój zawód w mniejszym lub większym stopniu. W czasie, kiedy byłem senatorem, byłem lekarzem, ale wówczas byłem lekarzem, uprawiałem swój zawód w ramach wolontariatu i to jakby było zgodne z prawem i też przede wszystkim może nawet zgodne z moim sumieniem i nie budziło żadnych obiekcji i wątpliwości natury moralnej i etycznej. I uważam, że tak to powinno być rozwiązane, że albo decydujemy się albo być lekarzem, albo być prezydentem miasta, albo być senatorem. Tego się nie da łączyć. A może dokładniej powiem, nie dlatego się łączyć jedno i drugie za pieniądze. Da się łączyć, bo prezydent już 2 lata łączy. Być może w jego poczuciu tak jest, że tak może być. W moim odczuciu tak nie powinno być. Już nie mówię o tym, że nawet o pieniądzach, bo to jest zawsze temat drażliwy, ale uważam, że trzeba się poświęcić. A to są publiczne pieniądze, panie Mirosławie, to dlaczego drażliwe? No na pewno szpital jest własnością zarządu województwa i myślę, że województwo powinno w tej sprawie dokładnie się przyjrzeć i powiedzieć. Myśli pan, że województwo nie wiedziało? No nie wiem, czy wiemy, na pewno musiało wiedzieć, no nie ma czegoś tak, nie ma takiej możliwości. No, jeżeli nawet średnio zorientowany słuchacz czy odbiorca mediów, no wiedział o tym, że pan prezydent jest jednocześnie panem ordynatorem w szpitalu górniczym i de facto dyrektorem. No, ale na ułamek etatu. No ułamek etatu, ale powiedzmy, że bardzo chętnie bym za ten ułamek etatu pracował, bo to jest dość wysoka kwota. Nawet jak na zarobki ordynatora i zarobki lekarza, to są duże pieniądze. I tym bardziej na pewno zawsze pieniądze budziły spore emocje, a jeżeli to są pieniądze publiczne, to faktycznie przyznaję to. No dzisiaj na Komisji Zdrowia właśnie dyskutowano w Urzędzie Marszałkowskim Sejmiku Województwa Dolnośląskiego o tym, gdzie przewodniczący Huzarski właśnie o to pytał. Patryk Wild także o to pytał, prosił o przygotowanie raportu na ten temat. Dlaczego tak wysoka pensja, kto ją ustalił i co
z pensjami innych ordynatorów, którzy, no, jeżeli zarabiają porównywalne pieniądze do pana prezydenta, to są to po prostu ogromne pieniądze, a jeżeli nie zarabiają, to mają prawo teraz poniekąd na przykład żądać takich pieniędzy, bo dlaczego jeden z ordynatorów na ułamek etatu zarabia blisko 150 tysięcy złotych, a reszta na cały etat, to w końcu ile zarabiają? Tak, no poczekamy na odpowiedź. Na pewno będą dla nas to bardzo interesujące i do tego się będzie trzeba odnieść. Także czekajmy na odpowiedź. Uważam, że tutaj naprawdę pracodawca jest najlepszym źródłem informacji. Na razie nie mamy jego stanowiska i do tego trzeba będzie się odnieść. A wszystkie inne nasze uwagi to są na razie spekulacje, ewentualnie odczucia natury właśnie moralnej, etycznej. To jest nieetyczne pana zdaniem? Wątpliwe etycznie. Użyłbym takiego eufemizmu, co chyba jest jednoznaczne w swojej wymowie. Panie Mirosławie, obwodnicy zachodniej według wszelkich znaków na niebie i ziemi nie będzie. Tak, no wszyscy jesteśmy zbulwersowani informacją o tym, że to właśnie Wałbrzych ma zapłacić ponad 40 milionów złotych za odszkodowań dla ludzi, którzy byli wywłaszczani ze swoich działek i nieruchomości. I to na pewno jest bulwersujące. Mam tylko nadzieję, że do tego nie dojdzie, że jednak służby prawne spowodują jednak interwencję w ministerstwie, że to się skończy na tym, nawet jeżeli to będzie w sądzie, a chyba będzie, to że skończy to dla Wałbrzycha jednak takim wyrokiem, żeby nie musiał płacić tych pieniędzy. Tym niemniej nie zmienia to faktu chyba najważniejszego, tego, że Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad nie będzie już inwestorem obwodnicy. Ona tego nie chce i to wynikało jasno z wypowiedzi Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad i wojewody. W związku z powyższym, jeżeli miałoby to przejąć gmina Wałbrzych, to praktycznie nie jesteśmy w stanie tego sfinansować. W związku z powyższym finał może być taki, że obwodnicy nie będzie. A przypomnę, że na początku tego wieku za rządów SLD i prezydenta Kuźniara ta obwodnica była rozpoczęta. Wszyscy, którzy spacerują w wzgórze Gedymina, mogą jeszcze, może nie podziwiać, ale obserwować to, co pozostało z tamtej obwodnicy. No niestety, jak to u nas, wybuchła wielka afera, która się okazała tylko pseudomuchaną aferą. Budowę wstrzymano, niektórych nawet z ówczesnych włodarzy miasta zaaresztowano i wsadzono do więzienia, po czym okazało się po kilku latach procesu, że oni są niewinni, że tak naprawdę nic tam złego się nie stało, a obwodnicy już nie można było dalej budować, bo wszystkie pozwolenia na budowę po prostu straciły swoją moc. I niestety obawiam się, że ani pani, ani ja, ani nasze dzieci, ani wnuki tej obwodnicy nie doczekają się, jeżeli tak to wszystko będzie dalej się toczyło. Ale prezydent obiecywał w wyborach, że będzie ta obwodnica. No to jest jedna z obietnic, którą na pewno warto będzie rozliczyć. Niedługo miną 2 lata rządów pana prezydenta i warto byłoby wycisnąć trochę ten okres 2 lat i zobaczymy, co zostanie w ręku, bo PR na pewno jest bardzo rozdmuchany, marketing polityczny jest też również bardzo dobrze zrobiony. Natomiast warto byłoby się przyjrzeć, jakie są fakty, jeżeli tą watę medialną wyciśniemy. No dobrze, obwodnicy zachodniej z pewnością nie uda się nam sfinansować, a budowę GDK-u się uda? No to jest kolejne marzenie, które świetnie się sprzedaje, ale obawiam się, że ono może być tylko marzeniem, bo jeżeli mamy tak duże pieniądze zapłacić za projekt, który w moim odczuciu nie ma żadnych szans, te 5 milionów wpakowane teraz może okazać się absolutnie inwestycją nietrafioną i wyrzucaniem pieniędzy w błoto, bo po prostu nie będzie środków na to, ale myśli pan, że pan prezydent jest tak nieracjonalny, żeby teraz wydawać 5 milionów bez gwarancji tego, że dostanie te 100 milionów na budowę GDK? Wie pani, to mamy kilka inwestycji w mieście, bardzo szumnie zapowiadanych, ba, nawet używanych w kampanii wyborczej ostatniej sprzed 2 lat prezydenckiej jako sztandarowe, jako te, które nas powiodą na drogę, które nas wprowadzą na drogę świetlistą do sukcesu, a które niestety no, nadal są budowane, a ogrom ich przerasta i koszty związane z tym przerastają na najśmieszne wyobrażenia. Dlaczego? Basen podobno będzie otwarty za niedługo. No tak, ale przypomnę, że przy budowie tego akwaparku pracowali ludzie z Wałbrzycha, firmy wałbrzyskie, jako podwykonawcy upadłego już Budopolu, którzy do tej pory nie otrzymali pieniędzy za swoją pracę. Żadnych pieniędzy. Ale za to wielka feta się szykuje. 300 tysięcy będzie kosztowało otwarcie tego basenu. No, feta fetą, natomiast pytanie, co będzie po fecie, byleby nie było tak, że na z okazji fety będzie napuszczona woda do basenu, a zaraz po zamknięciu i po sprzątaniu po imprezie ta woda będzie wypuszczona, bo się okaże, że trzeba coś jeszcze zrobić. Obym był złym prorokiem, ale
Z tego, co mi wiadomo, tempo zaawansowanie tych prac nie jest aż na tyle tak dobre, żeby to można było skończyć do tego terminu. Chyba że się chce otworzyć basen, który za chwilę później zamknie. Obym tutaj się mylił, żeby miał rację, ale życie pokaże, jak to będzie. Poza a takie mamy ogromne jeszcze pieniądze na fetę związaną z otwarciem, to jak pan ocenia? No, uważam, że to są trochę fety przesadzone, bo uważam, że no, rozumiem, że różne imprezy są warte promocji, ale w otwarcie, no, przyzna pani, że tylko basenu, może dużego, ale tylko basenu, czy nawet kompleksu basenu z basenem, to jest chyba nie jest aż taka uroczystość, która by wymagała aż takiej oprawy za takie pieniądze. No igrzyska może. No, to już starożytni wiedzieli, że trzeba dać ludziom chleba i igrzysk. Na razie są igrzyska, ale w końcu naród zobaczy, że jest głodny, zorientuje się i będzie chciał chleba, a tego chleba tak naprawdę nie ma. Przypomnę, że jeszcze jest kolejne wysy, bo pani pyta, gdzie te pieniądze, skąd te pieniądze. No właśnie obawiam się, że nie będziemy mieli skąd wziąć tych pieniędzy, bo przecież musimy też włożyć wkład własny w budowę starej kopalni. Inwestycja, której koszty ciągle rosną i tak naprawdę, jednoznacznie też powiem, tutaj nie mamy innego wyjścia, my musimy tą budowę skończyć. Niezależnie od tego, co ona sobą niesie. Decyzje, które podjęte zostały kilka lat temu, są już w skutkach nieodwracalne i ta budowa musi być skończona. W związku z powyższym, to są kolejne pieniądze, mimo dotacji z zewnątrz, które miasto będzie musiało do tej budowy wprowadzić. Mamy te pieniądze. No i potem co? Jeszcze GDK. Słyszę plan budowy kompleksu sportowego na Nowym Mieście boisk. To wszystko ładnie brzmi, ale to są marzenia. Sprzedawca marzeń. To tak, ale co czy za tym realizacja w mojej ocenie? No ale już się zaczyna wydawanie pieniędzy. No 5 milionów umowa została podpisana. Wie pani, no. Znaczy jeszcze nie podpisana, ale będzie podpisana za niedługo. Bo jest protokół z negocjacji powieszony na. No więc jestem absolutnie przeciwny takiemu wydawaniu pieniędzy publicznych i nie jestem tutaj na pewno nikim takim, nie jestem osobą, która by wkładała kij w szprychy świetnie jadącego po pojazdu, ale jestem realistą i uważam, że to po prostu się nie uda, bo nikt tych pieniędzy nam nie da, a kasa miasta na to wszystko nie będzie, na to nie wystarczy. Mm-hmm. No ale drogi są remontowane. No, coś się dzieje na drogach, to dobrze. No, to dobrze, że coś się dzieje na drogach, że są pieniądze, tylko że szkoda, że od razu na wszystkich. I też nie chciałbym być tym malkontentem, ale powiem szczerze, że tak. No, oczywiście dobrze, że coś się robi, natomiast no, dziwi mnie fakt, że właściwie pół Wałbrzycha jest w tej chwili zakorkowane, bo wszystko naraz się teoretycznie robi, a w praktyce proszę spojrzeć na ulicę Świdnicką. Od już będzie niedługo rok, jak ta ulica jest zamknięta, niewiele tam się dzieje i pytanie, dlaczego? Mieszkańcy ulicy Świdnickiej, chcąc podjechać do siebie na pocztę, muszą jechać naokoło przez Nowe Miasto, plac Tuwima, czyli nadkładać wielu kilometrów, bo ulica Świdnicka jest jednokierunkowa. Można byłoby to rozsądnie. Bardzo fajnie, że robić coś na tych drogach, tylko tak trochę z rozsądkiem byłoby chyba bardziej wskazane. Natomiast takie zadęcie, zamykanie pół miasta, to uważam, że jest absolutnie niepotrzebne. Jeżeli ktoś wątpi w prawdziwość moich słów, to proszę wybrać się z Nowego Miasta rano w kierunku centrum, to utknie na Tuwima. Chociaż widzę pewną jaskółkę w tym wszystkim, mianowicie ostatnio zobaczyłem tam policjantów, którzy kierują ruchem. No, coś się dzieje, tylko czy na tym to rzecz ma polegać? A jakieś pozytywy? Nie da się zauważyć czegoś ważnego, dobrego? Wie pani co, no, odzyskanie grodzkości to miało być to coś, co nas wszystkich napędza, splendor, chwała, będzie już teraz lepiej, aglomeracja wałbrzyska. No to wszystko, znaczy są, jeżeli chodzi o aglomerację wałbrzyską, to są oczywiście ruchy w dobrą stronę. Tutaj, jeżeli pani pyta, co pochwalam, tak, to pochwalam, to jest dobry pomysł, ale odzyskanie grodzkości w tej chwili ma dwa konkretne, widome skutki. Niestety negatywne i to bardzo negatywne. Właśnie wspomniana budowa obwodnicy wałbrzyskiej, która praktycznie będzie tylko z nazwy budowana, nigdy nie będzie wybudowana, a jeszcze dodatkowo grożą nam jako miastu, grozi nam zapłata odszkodowań, wysokich, wielomilionowych odszkodowań dla byłych już właścicieli działek na terenie tej budowy. I druga, słaby powiat wałbrzyski. Słaby powiat wałbrzyski, ziemski, który faktycznie, tutaj podzielam zdanie niektórych, że może nie dotrzymać wyborów i po prostu przyszłych wyborów do powiatu ziemskiego już nie będzie, bo on po prostu rozpadnie się, bo nie będzie miał z czego finansować. Zresztą teraz na wyścigi widzę, że powiat wałbrzyski ziemski przekazuje co tylko może powiatowi grodzkiemu, tak jakby już decyzja była podjęta i Titanic już tonie,
chociaż ten Titanic to chyba tylko z nazwy, bo Starostwo nigdy, czy powiat ziemski nigdy nie był jakiś olbrzymi, ale teraz po odejściu Wałbrzycha, no, no po prostu będzie bardzo słaby. I tutaj na pewno to jest też niekorzystne i to może nie dla Wałbrzycha, ale dla powiatu wałbrzyskiego, ale w końcu żyjemy jako Wałbrzych nie na bezludnej wyspie, tylko w pewnej aglomeracji, czy ja nazwajmy, czy w instytucjonalnej aglomeracji, czy też nie. No dobrze, nie udało nam się jakoś pozytywnie skończyć dzisiejszą rozmowę. Powiedzieliśmy o tym, że aglomeracja wałbrzyska jest pewnego rodzaju szansą. Powiedzieliśmy, że coś się robi na drogach, byle byłoby z głową. I to są rzeczy, jak powiem, jak najbardziej pozytywne. Natomiast są też inna rzeczywistość, jak najczęściej bywa to w Polsce, skrzeczy. No, a my jesteśmy od tego, jako opozycja, a pani od tego jako media, od tego, żeby znajdywać takie rzeczy. Takie jest wilcze prawo opozycji i dziennikarzy. Dziękuję bardzo panu za przybycie do studia, za dzisiejszą rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Rozmawiałam z panem Mirosławem Lubińskim, radnym opozycji. Tak jest.